Dzień dobry wieczór, z tej strony Cialny GD oraz Łuczników. Kubaką? Jedzący Kubako. Witamy was w 10. sezonie Don't Starve Together, w drugim odcinku 10. sezonu. Jak widzicie, zaszły pewne zmiany w postaciach. U większości, może nie u wszystkich, ale u większości. I w międzyczasie, znaczy między nagraniami, doszliśmy do wniosku, że wybudujemy bazę dokładnie w tym samym miejscu, w którym to robiliśmy w naszej edycji Cialników, czyli tam, gdzie gram razem z Michałem. Bo jednak baza przy oazie, gdzie jest burza śnieżna, może trochę mniej widać, ale przynajmniej nic nie płonie. Śnieżna? Nie. Śniegowa. Piaskowa. Piaskowa. Tak, piaskowa. Rafał. Co? Piaskowa, nie śniegowa. Tak, ja tak powiedziałem? No. Nie, wydawało ci się. A, jutro będziesz oglądał, albo dzisiaj zobaczysz. No nie, nie, ten odcinek chyba, jak się nie mylę, i nie mam siekiery, będzie późno. Znaczy późno. Czekamy na Michała, będzie jakoś... Mi się wydaje, że ja muszę rąbać. W czwartek. Musisz. Dobra, ja idę sobie tutaj obrzeżami, bardzo ładnie, grzecznie, miło i przyjemnie. W ogóle jeszcze nie znaleźliśmy Gloomera, nie? Więc pewnie na 11 dnia go nie będziemy mieli, co oznacza delikatny smuteczek. Uwaga, bo tu świnki biegają z tym. Z czym? Te z ogniem? Z pająkami. Będą. Aha. A pająki się na ciebie rzucają? Tak? Nie wiem. O, koniec mapy. Pewnie tak standardowo. Szymon pisze, żeby mu życzyć powodzenia, bo idzie wandom na muchosmoka. Good luck. Zawsze trzymamy kciuki za ciebie, Szymon, więc wiesz. Good luck. Jesteście. Wzdłuż tego biegniemy. No ale możesz widzę. Ścinać w naszą stronę, bo tam nic nie ma już. No, ciekaw jestem tego motywu z mapami, nie? To będzie dobre. Panki standardowo jak do innych. No to chociaż tyle dobrze. Nie, tylko bardziej lubią mi świnki i te. I króliki. Niż zwykle. Więc super. Super. Mhm. O, uwaga. Na co? Aha. Na świnkę. Kto ty? Kto ty? Ja, Rafał. Ja za... Jakie zawiść? Turlaj się. Żeby dobra, ja ja sobie tutaj wezmę, zaraz co nie zabić. Uwaga. Ty, no patrz. Dobra, lejemy. O, przyszedł uwaga. Następny. Web Twinka. No oczywiście, że ja obrzydzę, nie? Czekajcie, trochę się podleczmy. Halo? Stop, stopa z gazu. No ten jak... Uwielbiam, jak ty robisz, Michał. Weźcie dobra, ten, rozwalmy ten. Ty masz młotek, co? Rozwal to. Dobra. Rozwal to, młotek. Tak, teraz wszystko będziemy będzie takie rozwalać. Nie będziemy z wami gadać. Szkoda tego. Kto to zbiera? Ja już to zbieram. Co ty? Co? Co? Ale z ciebie łoś! Czy to nie jest bobrołak jakiś albo coś? Co to jest? Ty, ale ty chyba swoją siekierę musisz ten weź zebrać. Weź mi zabierz siekierę, Kuba. Nie mogę. Jak śmiesz mnie podnosić. Czekaj, a ja mogę? Coś ty zrobił. Dobra, wiesz co, zbieraj tą swoją siekierę ja i też idziemy tak stąd. Chcę. Ale karate kot. To było. Ten Michał oto jest łosiem. Super łosiem. Łoś super gość. Dobra, słuchajcie, zwiedzamy tą mapę, musimy dotrzeć do oazy. Mhm. Omijamy pająki, ale tu będzie pająków trochę. No, to dobrze. Dzień dobry, wieczór, kawia. Czekaj, Woody ma trzy przemiany, bobra, łosia i gęś. No to gęsią już byłeś, to pamiętam. No, czekamy na Michała, dawaj. Nie byłem gęsią. O, ten, Mandragora. Czekamy na Michała. Dobra. Ją można tak, pchnąć? Tak, ja tą mandragorę.
No i jest. O, z potworów też nie ma tego? Oj. Dobra, ja coś będę musiał jeść zaraz, nie? A to? Tak, nowe życie na nowym świecie kawia. Weź na razie to. Łoś do walki, gęś może biegać po wodzie, a bober zbiera wszystko kozacko. O! Ej, rzuciłem ci marchewkę. O, dziękuję. Hapsłem. Jedną. No ale to wiesz, to ja doceniam każdą. Dobra, idziemy, Michał! Potrzebuję kamienia trochę, jakby ktoś miał. Jakiego? Zwykłego. 3, dosłownie. Ale proszę, to 2. Za chwileczkę. Proszę, 9. Dziękuję. No jak ci się nie będzie ten, jak nie będziesz potrzebował, to mi oddasz. No zrobię to, co trzeba i... Dobrze, nie ma problemu. A ty... A ja? Michał, jak ty będziesz ścinał te drzewa tak, bo musisz oczywiście, to czy potem nie... Czekajcie, dostałem napisie, bo zasychasz od Mimi. Nie tego, nie przywołasz tego? Jak on ma drzewca? Ale ja duże ścinam. Mhm. Tylko te duże, dzięki. Tych małych nie rusza. No ale to nieważne, które ścinasz, nieważne. To przywołujesz. Jak będziesz dużo sadził, to nic nie przywołasz, to ci tyle powiem, nie? Na razie no to nic w sumie... nie dosadziłem. Pająki. Dobra, no idziemy dalej. Na razie tutaj nie będziemy. Co tu? Trzeba stąd wyjść, bo blisko jest. O, jeszcze świnki, nie? Ja już sobie przygotuję ognisko. Śpią. Ja już mam przygotowane. Ja nie mam pochodni. Ja nie mam. Ja mam ognisko przygotowane. O, jesteśmy w dużej... Jest źle. Może tak, jest źle. Dobra, tutaj musimy. Oj. Chyba, że... Nie, czekajcie. Inaczej zrobimy. Z pochodnią biegamy. Chodźcie. Lecimy. Musimy ominąć tylko te pająki. Cicho. Tu. Mhm. Tu idziemy. Dobra, idziemy. O, ja już głodnieję. Dobra, powiedzmy, że tutaj się ten... Nie powiem, że ja też. Słuchajcie, ja sobie muszę jakieś żarcie zrobić, bo ja padnę zaraz. A szkoda mi ojej, jak to mi mało daje. O, a ty. To weźcie, bo to na leczenie jest dobre, nie? Ja muszę tam. Sieć pańczą, nie wiem, czy ktoś zbiera. Ja na razie. Chce ktoś jeść? Oj, tak. Tylko, że mi musisz dawać, wiesz, ja potrzebuję 200% normy. Unfortunately. Aha. No dobra, masz. To jest to lepsze. Dziękuję. Czekaj. Dobra, mam połowę, mogę ci oddać. Michał, potrzebujesz jedzenia? To hops. Czekaj, ja muszę ci opuścić, bo inaczej się nie da. No dobra, to zwiedzamy dalej. Gdzie jesteśmy tutaj w ogóle? Szukam. Mam nadzieję, że to nie jest tak, że ta oaza była tam u góry, nie? No Vortoxa trudno nakarmić i wiecznie bez osychy chodzi. Bez czego? Wiecznie bez psychy chodzi? Ja póki co mam cały czas full psychę, nawet nie wiem dlaczego ona mi nie spada. Trochę tego nie rozumiem. Znaczy nie, żeby mi to przeszkadzało. Bo to mi się akurat podoba, że ona nie spada. To dusz, bo dusz nie jesz. No trochę jem. Ale ja tak tylko skubię. Ja tak sobie tak, wiesz, haps, raz na jakiś czas, a nie tak, żeby mam jedną za drugą. To tak się nie robi. Ej, nie chcesz wkurzyć króliki? Aha, bo tylko te duże, dobra. Już. Wypomniało mi się. No, dobrze. A, będę go gonił, on jest szybszy ode mnie. Dobra, już mi się nie chce. No, bo ja mógłbyś powiedzieć, akurat w mapie byłem. Dobra, chcę się bawić. Ja nie chcę się bawić. Chcę się bawić. No tak było napisane. Tak powiedziała moja postać. Że się chce bawić się. Dobrze. Trawkę zbieramy. Jeden ten nie piszcz o rąbaniu, no.
A, no bo twoja postać jest taka właśnie, do tego. Ej, no. Kurczę, oszukali nas. No to słabo trochę. No to idziemy dalej. Ile i wszystko się... na dole będzie, już to widzę. O, jeszcze o, rewelacyjnie. Też się cieszysz? Ale możesz sobie ten kapelusz zrobić słomiany, który będzie tu. Potrzebujesz 12 na kapelusz słomiany, tak a propos. Ja muszę sobie dozbierać w takim razie. Nie no, w tym kapeluszu to już w ogóle wygląda przekozacko, nie? Coś mówiliście o drzewcu? Tak, sać! O, drzewiec! Trzeba zapamiętać. Chcemy trochę, żeby płód? Ty, ale on się chyba trochę... Ty, ale to nie jest drzewiec, to jest Michael Drzewcon. On moonwalka robi. Nie wal go, co ty, szkoda go, idziemy dalej. Będzie... To będzie większe ten, większy wstyd dla niego, jeżeli go po prostu olejemy. No dobra. To idziemy dalej. Dobra, posadziłem trochę. No widzieliśmy. O, świnka. Chodź do... Alojzy. Alojzy to był? No, podlecz trochę. Dobra, panie. O, nie ten przycisk. Misklik. No, misklik. Ja mam te wszystkie rzeczy, więc ja to pozbieram. No ja miałem deski. A ja mówię... Ktoś wziął deski? Ja. No. No to nie wiem, czy jest po to, bo ja miałem... Czemu ja tak Michael Drzewcon, co mój ulubiony piosenkarz, no. Daję wdechę. O. To kolejny. Dobry. Oho. Dobry. O, obudził się. Zastałem Jolkę. O-o. Bagna. Straszny pająk. Uhu. Dobra, to jedzie na to. Dobra, zostawił nas. Ja sobie idę tak na około. Nie wiem, gdzie wy jesteście w ogóle. No, tutaj są no. Ten. Oj. Pająki. Pająki, tak. Tutaj jest ten. Nie w ten biom poszliśmy w ogóle. Tu musimy teraz na prawo lecieć chyba. Ła. Czy wy wiecie, jak tutaj jest dużo pająków? Wiemy. To chodźmy w dół. Czemu w dół, a nie na prawo? Już tu są bagna teraz. No tak, ale może jest coś po bagna. Znaczy tu, o. No. O. O. Ale to na bagna to jak będzie ten, jak będzie dzień chociaż. No dobrze. Może glumer będzie tutaj. A właśnie, może tu będzie glumer. Tylko, że jeżeli tutaj będzie glumer... Albo król świnek. No właśnie, to mnie jakoś nie ten, to mnie jakoś nie zaciesza, wiesz? Bo jeszcze glumer to jeszcze tam, wiesz, jeszcze bym się uchachał, ale król świnek jak mnie zobaczy, to wiesz co to będzie, nie? Ale co, król świnek też się na ciebie rzuci? A ja nie wiem. Nie. Nie no, król świnek to nie, bo on nie wstaje, ale wiesz. Ale cała jego kompania, która była naszą najlepszą obroną przed psami, a teraz naszą najlepszą obroną przed psami będzie na pewno bagno. Będzie Wolfgang. Wydaje mi się, że bagno. Jednak. Ej, halo, panie krecie. Całkiem możliwe. Panie właśnie. Krecie. O, jest i glumer. Dzień dobry. Naprawdę? Gdzie jest? Tu. O, jest. No popatrz. To jest ta fletnia. Dobra, zebrałem. Podlecz. Okej, to chodźcie. Michał. Patrzcie, Michał. No. No to ja mówię, to ja gdzie... Jeszcze raz. Dobrze, dobra. A mnie nic nie robi. Robi ci na pewno. To przynajmniej wiemy, gdzie jest glumer, no to dobrze. Ale bym te się... brzozowce możesz, Michał, ścinać na pewno. Z nich potwory, te, które wychodzą... Jezu, ja muszę je zjeść. Cię, to bym się w ogóle uśmiał jakby ten, jakby ta... Oaza, ten biom piaskowy, jakby on był po tym, nie? Ognisko? Jakby on był po... Już robię. Ja zrobię. Jak to się... Zrobisz? Tak. No to rób.
Teraz rób. W tej chwili rób. Ja nie mogę. No to żeś zrobił. No ale po co ci zrobił krzemień do ogniska? No mi pokazuje, że muszę mieć. Gdzież jest potrzebne tylko trawa i drewno. Co ty chciałeś zrobić? A, co już dziwne, widzicie? Dobra, Wanda, taki ten sam dostanę wam. To ładnie. Jedną zbroję zużyłeś. No to nieźle. To Szymon, gratulacje. A widzisz, a my tutaj sobie jesteśmy. Nie wiem, czy to by tak zadziałało. To mnie aż tak interesuje. O, ja cię to zadziała. Przeskok duszy kosztuje jedną duszę? Próbujemy. Uwaga, raz, dwa, trzy, nara. Coś ty zrobił. Cześć. Ale to jest bajer. No, o, już mi się podoba. Zaraz do was wrócę. Mam nadzieję. No spoko. Ale dobra, to mi my się lecimy dalej. Ale to jest piękne. Żaby? Może też używać na mapie, jak tak jakby szybko, tylko wtedy odpowiednio więcej kosztuje. Aha! Nie mogę się zatrzymać, aby to sprawdzić, bo widzę, że są już macki. U Jezu, ile tu macków? To sobie wezmę i to, i to, i to. Ale już mam przynajmniej podstawowy pancerz. Ja rąbię. Idziesz, ja rąbię. Dobra, wiecie co, wracam do was. Trochę głodny. O, jeszcze tutaj są mermy. Mermy też mnie pewnie lubią. Ja pakuję. Dobra, świńskich tych na razie nie biorę, bo mam już ich 15. Oby mi się tylko udało tak samo wrócić, nie? Proszę, proszę, proszę. Oh yeah! Dobra, trzy dusze zostały. Dwie znaczy się. Ale to było fajne. Czy macie jakieś jedzonko? O, motylki, czekajcie. Co to za dziwne dźwięki? Wy też słyszycie takie dziwne dźwięki? No. A, czyli to nie tylko ja. No dobrze. To chyba się zbliżają w końcu, nie? Nie, podobno Krampus się zaraz pojawi. Czemu? A nie wiem, a dlaczego Krampus się pojawia? Nigdy tak nie miałem, że się Krampus pojawiał. Żebym zabił za dużo tych kotków? Nie. No, ale te motylki to jest świetny pomysł. Będzie trzeba... To jest myśl. Będzie można tak kwiatków nasadzić ten i żeby tam było pełno motylków. Ja będę miał taki nie, ty musisz, fajny ty dostęp. Musisz złapać. A ty nie musisz złapać przypadkiem motylków? Tak, żeby je zasadzić i wtedy, żeby było więcej motylków. Ale mi chodzi o to, że jeżeli ja zabijam motylki, to ja wtedy dostaję za to duszę. No. He. O, Rafał, uwaga, świnki tutaj są. Michał, idziesz? I król świnek. Dobrze. Król świnek. To wiesz co, to poczekajmy do wieczora, aż świnki znikną. No i przejdziemy. Aż tak? Pójdą do domków. Nie, i porozwalamy im domki. Motylki dają jeden tak? Punkt niegrzeczności. Koty chyba trzy, jak świnie tak samo. No aż tak, bo to jednak... A co, Krampusa nie ubijemy? Nie, no ubijemy go, pewnie, że ubijemy. Easy, mate. O, o, on już mnie widział. Alojzy? Nie wiem, czy Alojzy. Nie znamy się na tyle dobrze. O, orzechy ja biorę. Nie jesteśmy na ty. No, to trzymaj. Bo one dobre żarcie mi dają. Dobrze. Wiecie co, jestem tak głodny, że chyba sobie dwie duszki pacnę. I co, i wtedy masz? Tak, i wtedy mam 20 helfa, dobra. Helfa czy HP, czy hungry? Krampus zaraz się pojawi. Za zabijanie niewinnych stworzeń dostaje się punkty niegrzeczności. Jak dobijecie 40, pojawi się Krampus. Im bliżej, to bardziej syczy. Aha, motylki dają jeden punkt niegrzeczności, koty chyba się...
koty i świnie chyba po 3. Glumer daje 40, albo wołki chyba z 5. Aha. Możesz też pszczół nałapać, jak ci się dusze skończą, to tylko w co, ja mam tyle akwipunku ubić pszczoły. A, no dobre na ruiny. Dusze jedz i się nie krakuj. A okej. Okay. To jak masz tyle drewna, to mi daj tyle drewna. O, a to jest zieloniak. Też sobie go wezmę. Rafał? A, dobra, już idę. Niszczymy. Ale będzie nie palone. Wiem, czy, nie wiem, czy nie będzie świta wtedy. Będzie, będzie, ale ona będzie tak uciekać. Ja nie będę czekał, na to już ucieknie. Dobra. O, słyszę. A ja sobie tak zbieram. Wy widzę, lejecie, ja sobie zbieram. Możesz podlecz. Idzie! Podlecz, podlecz, podlecz. Mój... To było banalnie proste. Czekaj, zostaw ten plecak. Za późno. No, oddawaj mi mój plecak. A czemu? Zaraz ci go to oddam. To był twój? Tak, a ja biorę tego. Ja nie Poczekaj. Mam miejsca. Już wam daję ten plecak. Ja nie chcę tego. Tego macie za plecak z tego. O, no i co to daje? Dostałem, słuchajcie, za pierwszym razem dostałem plecak z Krampusa, nie? To jest po prostu mistrzostwo. Ty jaki ty w ogóle dobry jesteś? Dlaczego ty musiałeś wziąć? No bo wy dostaniecie na tym? Bo jesteś streamerem. No tak, pewnie. No tak, tak. Dobra, to chodź, następnego ubijemy. No teraz dobra, przyjdzie następny. Dawaj. Ale ten plecak to jest zwykły plecak, tak? Tylko ikonka inna, o to chodzi. Ten mój? Znaczy ten no. Z tym. No tak, tylko wygląda jak tego, nie? Nie żyje. Lecz? To. Ja, lecz. Leczę. Jest dobrze? No, jeszcze trochę. Jeszcze trochę? Oj, czekaj, nie. Dobra, bo już mam fulla. Dobra, no to przeżyję. Tylko potrzebuję tego, jakiegoś kasku i tyle. No to kask zaraz zrobimy. A, i tak w ogóle ten drop to jest jednoprocentowy, nie? Jest 1% na to, że to wypadnie. No to lucky. Kawia, ty tutaj nie podpowiada im. To słuchajcie, to co, to naprawdę pozbywamy się tych świnków? To jest dobry pomysł. Co to? Brzos... Co? Ja nie mam życia za bardzo. No to ja go uwalę. No to bij go. Nie chowaj się do króla. A co to jest tutaj? Chodź. Widziałeś? Brzoskwiń, coś tam. A, to jest ten drzewiec. To ten... O nie, o nie, o nie. Uwaga, o nie. Uwaga. Wiem, widzę. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Zrobione. Okay. Ktoś chce pieczonego zieloniaka? Na mózg? Ja mam dużo. Ja mam 11. Upieczonych. A, to nie, ale wiecie co, taki ładny plecak z wołkiem, a nikt z was nie chce. To chodzi o to, że jest ładny. Zobaczymy, co mi da ten. De facto nic. Ej. Ten plecak z Krampusa daje 8 slotów więcej. Aha, fajnie. Niepisane zasady dobrego wychowania, jak się gra w ekipie. A my jeszcze nie opanowaliśmy tego. Easy. Ktoś zbierał świńską skórę. Proszę. Ja. Ktoś ma żabie łódkę? Nie. Powiem, że proponuję zrobić gdzieś garnek, nie? Chodźcie, kochani. Idziemy na niego. Na kogo? Siemanecz... O nie! O ale nie, ja życia, o nie, ja życia o nie. Nie mam, ja życia nie dobra, mam. Dobra, ja dobra, ja już mam. Na niego poszedłem, spokojnie. Ty, co on zrobi? Czemu go spaliłeś? No, bo tak trzeba. Takie życie. Oton. Oton. Oton dobrze wali, ale już nie będzie. Ja nie mam życia. Ale... O, czekaj, patrz, 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 ja jeszcze od niego będę dostawał duszę. Ja nie mam życia. Dobra, już. Ja też już nie mam. Dawaj do mnie. Poczekaj, jeszcze zabiorę tego. Świnka. Gdzie ty jesteś? Już trochę masz? To jest Paczesław. O, spalił się.
No, no i koniec, już go nie ma. Bo zaraz jego domek też się spali, nie? A tego nie chcemy. I za późno. No i za późno. No to chcemy. Ach ty. A. Taki mamy klimat, no właśnie. Czemu nie mogę? O nie. No. No dobra, poczekaj. Zabijcie go. No za tobą biega, nie za mną, żeby było śmiesznie. Dobra, nie ma. Nie dziadno. Chodźcie ja tu, naprawdę chodźcie tu. Spadnę, nie? A teraz? Jeszcze. Albo teraz? Jeszcze. Nie mam życia w ogóle. 1/4. Połowa. Ja na full. Dobra. Dobra, no i jest ten plaster miodu, to dawaj. No to ci dam, proszę. Dać ci? Proszę. No. Dziękuję. Czekaj, teraz jest dzień, więc teraz no. Nie będziemy chyba, a bo dobra. Ty, stoimy w miejscu. Ogień. Co ogień? Mówię ogień. Aha, że mam biec. Ktoś to zbiera? Ktoś dobra, to zbiera, czekaj, nie? Gdzie jest Glumer? Glumer jest tam. Ja patrzę, gdzie są świńskie domki, nie? Jeszcze. To, tego musieliśmy się ten, nie? Rafał, masz świński ogonek? Mam, 28 sztuk. To proszę. My tych kasków 28 natrzepiemy. Sztuk. My tych kasków tyle natrzepiemy, że to szok będzie. Jak się rzucił na mnie? To za ty sierściuchu, ty. Dobra, idziemy dalej. Idziemy. Patrz, za każdym razem jak my idziemy, to Michał rąbie. Bo nie ma co robić. To rąbie. Słuchajcie, ja mam tyle drewna, że jak będzie baza, to będzie No, bo jest potrzebne dużo. Nie martw się. To jest potrzebne. Dobra. To co, no to owijamy, tak? Musimy całą mapę na początek. No te pierwsze parę odcinków to niestety jest owijanie mapy. Jakby na to nie patrzeć. Zamieniajcie na deski. Desek mamy ile? Ja będę. A, ja mam. A ty umiesz robić deski? Jak nie umiesz robić desek, to możesz mi dać drewno, ja sobie porobię deski. Michał. Michał. Nie, jakie najpierw trzeba to obmyślić? No to możesz mi dać, ja umiem. Nie masz miejsca tyle. Dawaj. Sprawdź mnie. Ja zobaczę. Więcej ci nie dam. Masz. Ty, ja nie umiem robić desek. No i co? Dobra, chodźcie. Dobra, to weź tą resztę, której nie zmieściłem. Paniaciek. Bo nie zrobiłem desek, robiłem inne rzeczy, a nie deski. No przepraszam. No I'm sorry. Ty, a ta postać robię sama za ciebie, czy ty jednak czujesz taką potrzebę? O. Co? Te dziwne fioletowe drzewka się urodziły. No bo tniesz te drzewa, to nie rób tego. To nie tnij tych drzew. Muszę. No ale nie musisz tych. Możesz zwykłe choinki walić. Tutaj. O, to tu będzie mors. Wyjdzie. No nie. No właśnie nie, bo ja mam orzechy zbieram, a orzechy mi dobrze na głód idą. No. A to nie możesz normalnie jeść? No właśnie jestem uczulony na mięso. No to jest drewno. Żartujesz. Na mięso z potwora nie mogę. Aha, czyli mięso z potwora tutaj nam. No dobra, na mięso z potwora, ale to klopsiki z mięsa z potwora to normalnie zjesz. Tak. Nie wiem. To pierwszy poszedł z lepszym synem. Drugie iglo. O, no to tutaj będą trzy, tak jak Kawia napisała. Ale ja naprawdę chciałbym znaleźć tą oazę. Co my tu mamy? Ja to bym w ogóle trochę złota natrzepał jeszcze, ale... No, by się przydało, tylko na razie musimy na razie znaleźć oazę. O, jak będzie, i mamy złoto. Super, dobra, ja idę pociupać. Dobra, a ja tutaj ogarnię mapę dalej, pewnie. Tylko ja nie mam miejsca w inwentory w ogóle. No, ja już też nie. Nie mam. Dałem trochę ciała, że nie nauczyłem się robić deski. Dobra, zrobimy tak. Upuść. To mam trochę żal do siebie o to, ale
Spoko, to ogarniemy. Wyjdziecie wzdłuż mapy, tak? Na dół? Tak, na tak, dół? tak, dokładnie. Dobra, jak będziecie zmieniać kierunek na prawy, to mi powiedzcie. Zmieniliśmy kierunek na prawy. Już. Jako tako. Teraz prawa góra. A widzisz, jest cacy. Idziecie po takim kamiennym biomie jakby? Jeszcze nie. Aha. Jeszcze jesteśmy na tym. Pisze, że on rąbać chce, no. No widzisz, każdy ma swoje potrzeby. Trawy se nie narąbiesz. Czy ja mam coś takiego, co ja mogę wywalić ewentualnie? Czy ja mam coś takiego, co przetrwam noc? Możesz mi drewno trochę oddać. Co nie, no mam słomiany pancerz, to on w ogóle mi się tutaj na nic nie przyda. Noc idzie, kochani. Dobra, idzie. Przyszła. Idzie. Michał. Michał. Au. Michał. Ono. Ściany jedz te duchy do full głodu i goń te motylki, bo zapominasz cały czas. To nie chodzi o to, że może zapominam, tylko po prostu ich nie ma. Ja o nich pamiętam. Na prawo już skręciliście. Strasznie, ale ja znając tą grę trochę tak. Ale jesteśmy dalej na tym, na sawannie. Okej. Okay. A jak będziecie jeszcze do góry, to mi też powiedzcie. No idziemy już do góry trochę, już mamy tak naprawdę. A idziecie do góry trochę. Tak, no sawanna, sawanna, sawanna. Bo ja tutaj mam trochę złota. Dobrze. Ja się skupię na złocie na razie, dobra? Dobra. Wiesz co, jednak sobie zrobię to ognicho, bo tak muszę jedzenie zrobić, wiesz, jakiekolwiek. Przyrządzać. No ja muszę coś zjeść, bo zaraz padnę. Czy ja słyszę psy? Nie wiem. My nie słyszymy. Dobra, mamy 10 dzień. Dobra. Idziemy, idziemy, idziemy. Duża ta ten. O, zmienia nam się biom. Biom. Ale wy już kierujecie się do góry, tak? Tak, tak. Teraz wracamy do jesienia. A idziecie dalej na prawo, bo ja nie wiem, w którą stronę tak, iść teraz. Tak, tak. Wiesz co? Dobra, już mam. Okej. Okay. No idź całkiem znaczy, na prawo. Widzę, no. Widzę brzeg. Widzę brzeg, o. Widzę światłość. Dobrze. No słuchajcie, no póki co jeszcze żyjemy. To początki były trudne, to już zostawmy, tak? Widzę wasze ognisko. A to. To nas już tam nie ma, przyjacielu. Teraz jesteśmy ten, na jesiennym. Ale bym mógł wam teraz tak pyk przeskoczyć. No pewnie, że. Świnek idzie. A to jest ten jesienny, na którym byliśmy przecież. Tak. A, i tam będzie spawn. Dobra. No i na co ci to było? Ty, ale no masz rację, z tymi motylkami jest fajnie. Motylku! Dobra, tutaj są podziemia. A to się zbiera? Skrzydła motyla? Nie. No, to w ogóle się zbiera i się je. No ale czy ktoś coś to robi? Nie. Trochę ja. To dużo daje. W sensie skrzydła motyla dają i życie, i sanity, i wszystko co. O, ma. Trzymaj, Rafał. Weź złoto, bo ty chyba masz, nie? Masz, masz, masz. Ale tu jest dużo motylków. Dobra, to co? Gdzie teraz? Gdzie idziemy teraz? Dalej, idziemy dalej. Tu i na lewo, na prawo. Przepraszam. Aha, 8 HP dają, ale nie dają sanity. Tak, tak, na prawo tutaj. O! Dzięki. No, widzę świnki i... Co to będzie, skóra z nerwa? Łyba!
Ryba słodkowodna, można ją podnieść i zabić. A czekaj, co by to? No i też duszę dostałem. Jakie ty? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. O, ja zaraz padnę. A ten, ja mówię, że ja zaraz padnę, a ten, a to sobie pokoksuje, nie? Zostawiliśmy ci ich na strzała, dobra, chodźcie. Uwaga, wspólne leczonko. Ktoś potrzebuje? Już nie. Już nie? Tylko ja mam połowę. Domki? Tak, domki rozwalamy od razu. Trzymaj, to cię. Dobrze kajtujesz te świniaki. A dziękuję, Szymon. Jakby jedna była, to byś no damage zrobił. No właśnie. Staram się. Ja już zbieram to. Ja mam te rzeczy. Jedziemy dołem czy górą? I na masz E. Dupne świnki. Czy lecimy na... O, ludzie. Słuchajcie, ale nie mamy hełmów żadnych, to też trochę bez sensu. Słuchajcie, gdzie jest... Ojejku, ja wiem, gdzie to jest. Słuchajcie, ta oaza jest tutaj u góry. To, czego nie odkryliśmy chyba. Tu, gdzie zaczynaliśmy. Znaczy trochę obok. A gdzie są, te pieski? No, znaczy nie, tam, gdzie są... Na górę od piesków, o może tak. Na pieski są tu, to na górę. Okej, widzę. Nie, no tam był ten czerwony. Nad pszczołami tymi szerszeniami. Obok nie? Czerwonego, na lewo od czerwonego, wiesz? Tak mi się wydaje. Nad pszczołami, tak? No, no, no. A. No dobra, ale chcesz iść tam? No, bo tak, bo trzeba już chyba powoli ten. Chyba, że pójdziemy tam w następnym. O, a tutaj ktoś się ładnie zrobił. Bo tutaj mamy ten. Przekładnie, nie? Można by... Ale ja mam jedną przekładnię. No dobra, ale to tylko jedną. A nie chcemy więcej? No chcemy, ale to spokojnie, to najpierw się, wiesz, ogarnijmy. Najpierw zróbmy sobie kaski może. No to chodź. A mówiłeś mi. Wiecie, to jest najśmieszniejsze? Coś się fajnego dowiedziałem. Nie. Moja postać, jak ja sobie gdzieś pacnę na mapie, zaraz przestaniecie mnie lubić, to pokazuje mi, ile mam zużyć dusz, żeby tam dolecieć? Aha, czyli co? Czyli jak padniesz, ale musisz sam się odrodzić, tak? Nie, nie, nie. Teraz wchodzę w mapę. Teleport. Mogę się teleportować, gdzie chcę. Aha. Fajnie. No. Dobra, idziemy środeczkiem. O-oh. To jest ten od królów świnków. To niedobrze. Ale może możemy je na Bagda wziąć, także spokojnie. No, co ty, nie radzę. One to są koksy, lepiej zwiewać, uwierz mi. A tutaj są pajączki. Czekajcie, muszę mieć trochę ten, chodźcie. Pochodnia. Zaraz. Chodźcie, bo ja nie mam. Coś tutaj, jakieś kable są. Mi zostało. No dobra, dawaj, to chodź. Ja mam 18. No, jestem. No dobrze, to idziemy. A jeszcze nie trzeba. Dobra, idziemy do góry. Oni nie wiedzą po prostu jeszcze. No właśnie, wiem, że nie wiedzą. Ale czego? O, nic. No, i te twoje zagadki. Zagadki cialnego. W dzisiejszym odcinku zagadek cialnego. Dowiecie się, jak to jest. Oj. Oj. Ja nie mam. A ja już mam. Idziemy. A teraz za mną, zanim dojdzie do nas, że to bez sensu. O, i to jest chyba ten biom, który chcieliśmy znaleźć od samego początku. Tak, to jest tutaj. No to oczywiście standardowo obeszliśmy całą mapę, żeby znaleźć miejsce, które było na samym początku, tylko że ominęliśmy, nie? No bo po co? O! Nawet a nie, może poczekaj. Jednak nie.
Może to nie tu? No ale poczekaj. Ale to by było fajnie, jakby to było tu i tu. No bo tu jest jaszcząb. Tu jest. O, jest i oaza. No to słuchajcie, to jest bardzo fajny biom, bo zobaczcie. Jest po prostu mega. Spójrzcie na to. Mamy jaszczębie. Jaszczębie. To Michał będzie... nie potrzebuje drzew? No tak, ale to drzewa zaraz będziemy sadzić. Spokojnie, zaraz będziemy zbierać wszystkie możliwe szyszki świata. Dobra, to chodź zrobimy tą tutaj bazę i już zacznijmy, nie? I sadzić drzewka będziemy. Ja chcę jeszcze tylko tak, wiesz, obejść ten cały biom. Psuje mi się ten jedzenie, o to mi chodzi. Aha, dobra. A możemy coś jeszcze coś z tego zrobić fajnego. Ależ oczywiście, przyjaciel. Bardzo chętnie. Pierogi czy coś tam. Te jagódki są super, już chyba leżą trzy. No właśnie, trzeba tam tej jagódki trój tego, nie? To będziemy zbierać te potrójne jagódki, nie? Będzie trzeba wykopywać potem i tak dalej, tak? No. O, iglo. Jest iglo też? No. No to wcale niedobrze. No dobra, czekajcie. No to co? Ale ty mówisz o oazie? Totalnie w oazie? Nie, obok oazy, tak centralnie. Bo w oazie będzie wiało, nie? Nie, tutaj będzie wiało. Tu, znaczy tutaj i tutaj ma wiać. To jest idealne miejsce na naszą bazę, przyjacielu. To chcemy, tak, żeby wiało? Tak, chcemy, żeby wiało. Ja najpierw postawię tą maszynę, tą odkrywania. Teraz ją wywalimy, nie? No wiem. Sprawdzimy prezenta. Na sam koniec odcinka oczywiście. Tada! Góra stroju salamandry. Nice. Buty. Dobra, i teraz po pierwsze odkryjmy deski. Gdzie jest Michał? Zróbmy bulbulator, nie wiem. I od razu palimy na silnik alchemiczny. Silnik alchemiczny damy sobie, wiesz co, tutaj, bo tutaj jest ładnie. Dobra. Ja to zrzucam od razu. No, misklik. Te miskliki będą piękne po prostu, dobra. Michał, ciebie jakbyś od razu... mi jeden... Nie! Aha, dobra. Czemu? Jest obok ta nowa. Nic się nie ma. Dobra. I teraz Michał, tak. Daj mi drewna trochę. Jeden. Kochani, najważniejsze. Garnek. A, to też. Oj, czekajcie. Dobra, musimy sobie liny dorobić. No a to może już polecimy na następnym odcinku, co? Weź mi daj ten rzeczy na kask, to ja też sobie zrobię, co? Mhm, już. Tak, bo najlepiej by było, żeby każdy z nas, wiesz, mógł, nie? No. I linę? Tutaj, proszę. Jedno i drugie. Dziękuję. To musisz iść do maszyny, wiesz, nie? Po drodze, jak będziemy walczyć, no bo niestety... Wiem. Dobra, i teraz to, co najważniejsze. Tak. Z kim mam teraz porozmawiać po swojemu? Poczekaj. Garnek. Czy macie ten? Macie garnek? Czekaj, na całym białym tej pustyni nie ma samozapłonu. Nie macie węgla. No, ludzie, węgla nie ma nikt. Ja miałem dwa. Poczekaj, no czegoś tutaj nie rozumiem. Namiot spoko. I co mi drzewa palisz? No bo ja potrzebuję węgla. No, się zaraz zacznie. Nie, zostaw, potrzebujemy węgla, Michał. Teraz będzie. Nie, oddaj to, a teraz węgiel. Co mi moje drzewa pali? Ej, no słuchajcie, ja chcę jeszcze na sam koniec tylko szafę sobie załatwić. Gdzie są? Ach, szafa jest w dekoracjach, no to super. Dobra. To powiedzmy, że... Zdążymy do Glumera? Chyba nie, co? Trochę daleko jest. Moment. Wiecie co, w sumie jakbyśmy się ogarnęli, to byśmy... Słuchajcie, potrzebuję kamienia. 6 kamienia potrzebuję. Tu jest. 6 kamienia? Tak. Nie damy rady. Zwykłego? Tak. Trzymaj.
Gdzie się kaka dziękuję. Musisz mieć rzeczy na kask, nie? Daj mi jeden tyłeczek. To ma ten. Ja mam linę, jeden tyłeczek. Masz. Czemu mi tego nie wziął? Ja chcę tego. Potwierdź, no i teraz będę w końcu ładny. A, to można sobie zmieniać takie Ja wiem, tak zrobimy. Uważaj, uważam. Na co? Ciało one mi tutaj... Do Gloomera się teleportuj. No, doszli w końcu do tego. Dobra, tylko słuchajcie, najpierw tak przyrządzać. O, ja idę jeszcze raz przyrządzać. O, bunkier. Dobra, sprawdźmy to. Ale to może w następnym odcinku. Kuba, chodź szybko, zrobimy los fotkos, co? Rafał, sekunda. No teraz to sekunda. No jestem... Tutaj. Szybko. Dobra. Ale muszę przykopsić. Nie, no dobra, szybko. No nie, no spokojnie. Czekajcie, muszę zrobić tak, żeby... O. Dobra, i wstrzymamy serwer przed nocą. I słuchajcie, to będzie najlepszy Polsat w historii. Ja już widzę tutaj, o, już jest. Jezu, ale Polsat. Ponieważ iż musimy zakończyć tą farsę. I tym samym, jeżeli wam się podobało, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a jeżeli chcecie być bardziej na bieżąco, to pamiętajcie, że jesteśmy na Twitchu według harmonogramu. Albo według Discorda, gdzie na Discordzie też możecie zobaczyć, kiedy jesteśmy i są fajne powiadomienia i wszystko. Tym samym żegna się z wami Cialny GD, Klucznikow, Kubaku. Tak, i zapewne do zobaczenia za parę minut osób, które są ze mną na żywo. Ciao, ciao. Pa. Uuu.